większa bieda, tym więcej kłopotów z seksem. No to zrozumiałe, bo jeżeli jest bezrobocie, kryzys społeczny i tak dalej, to jest wtedy więcej stresów, więcej depresji, więcej konfliktów, więcej napięć i tak dalej, to będzie gorzej z seksem. Bo ta cały klimat, no seks to jest nie tylko biologia, ale wszystkie uczucia, potrzeby, nastroje i tak dalej, to jest gorzej. Udane życie seksualne, no to wymaga chociażby czasu, żeby na to mieć, no i pewien komfort psychiczny. No, pewnie, że inaczej wygląda seks wtedy, kiedy ktoś wraca do domu spokojnie, zadowolony z pracy, prawda, na luzie, ma ładną sypialnię, no tutaj może teraz poświęcić czas, nie ma w ogóle presji i tak dalej, ma poczucie bezpieczeństwa, no to pewnie, że to też inaczej wygląda. No. Żeby kultywować sztukę miłosną na przykład, to też trzeba mieć na to czas. No. Czyli to znaczy, że najlepszy seks mają elity, które już mają wszystkie te podstawowe potrzeby zabezpieczone? No tak, ale te elity osiągają te potrzeby w takim wieku, kiedy ten seks już ma mniejsze znaczenie. Bo gdyby to było w młodszym wieku, no to wtedy tak. Ale no tak, no bo ten wyższy standard osiąga się trochę później siłą rzeczy. A z kolei, żeby osiągnąć wyższy standard w młodym wieku, to oni zapracowują się na wielu etatach, firmy i tak dalej, dużo pracują. Mają wysoki standard, to nie mają czasu na seks. No. Bezrobotni mają dużo czasu na seks. Tak. No ale to, ale tak jak mówię, ponieważ nie ma specjalnie dużych wymagań, no to jest duże zadowolenie z seksu. I tak trzymać. Jak się podwyższy poprzeczka wymagań, to będzie więcej rozczarowanych. No.